Jest tam spalony i rzut karny, ale brakuje piłki. Jest za to krążek i banda, z którą zderzenie może okazać się niebezpieczne. Małgorzata Kozicz i Odeta Lanckawiczynie. Dzień dobry. W dzisiejszym Tyglu porozmawiamy z młodą, ale jakże utalentowaną hokeistką. A skoro sport, to i regeneracja się przyda. Dobry sen wzmacnia koncentrację i kreatywność, pomaga zregenerować mięśnie i zachować zdrowy wygląd. Jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Miegas atlieka pačias svarbiausias funkcijas mūsų organizme. W trakcie snu zachodzą ważne procesy w naszym mózgu, tak jak konsolidacja pamięci, zrównoważenie hormonów, przyspieszenie oraz regulacja metabolizmu. Na przykład wspomnienia z pamięci krótkotrwałej są przenoszone do pamięci długotrwałej. Mniej znaczące wspomnienia znikają. Mówimy o odpoczynku, więc jakie znaczenie ma w tym sport? Otóż wielkie. Aktywność fizyczna każdego dnia pozytywnie wpłynie na głębokość naszego snu. Podejmujmy ją najpóźniej 3 godziny przed położeniem się do łóżka. Ale tak jak sport ważny jest dla snu, tak i sen dla sportu. Kiedy jesteśmy wyspani, produkowany jest hormon wzrostu, który jest dla nas bardzo ważny podczas treningu i po treningu. Dzięki temu odbywa się wzrost mięśni. Jeśli nie jesteśmy wyspani, wtedy brakuje nam sił na aktywność fizyczną, a z kolei, żeby dobrze spać, potrzebujemy ruchu. To takie zamknięte koło. Te dwa procesy są ze sobą ściśle połączone. Być może trudno się powstrzymać, ale jeśli chcemy dobrze spać w nocy, ograniczajmy czas spędzony w łóżku podczas codziennych czynności, takich jak jedzenie czy oglądanie telewizji. Czasem możemy pozwolić sobie jednak na drzemkę. Procesy, które zachodzą w naszym organizmie w nocy, nie zachodzą w nim za dnia. Wszystko przez rytm dobowy, który na nas oddziałuje. Ale po gorszej nocy możemy uciąć sobie popołudniową drzemkę. 30 albo nawet 90 minut, czyli cały pełny cykl snu. Potem możemy być bardziej kreatywni i mieć więcej energii. Regularność to kolejna zasada, której warto się trzymać. Wstawanie o tych samych porach przyniesie pozytywne efekty, tak jak odpowiednie przygotowanie miejsca snu. Otoczenie jest bardzo ważne. Nie zapominajmy, że w sypialni spędzamy 1/3 naszego życia, czyli więcej niż w każdym innym pomieszczeniu. Dlatego warto postawić na dobrą jakość materiałów, choćby pościeli, materaca, kołdry czy poduszki. W pokoju powinna być komfortowa temperatura oraz jak najmniej światła i jak najwięcej świeżego powietrza. Nie zaszkodzą drobne rytuały relaksacyjne. Zmysły ukoić może ciepła kąpiel i przerwa od telefonu. Najlepiej do rana. Czas na rozmowę z dziewczyną, która po tak właśnie dobrze przespanej nocy zakłada łyżwy, bierze kij i wskakuje na lód. Z nami dzisiaj Greta Vincaitytė, hokeistka, reprezentantka Litwy w hokeju na lodzie kobiet. Na co dzień dodatkowo musi jeszcze chodzić do szkoły, a do naszego studia przyszła z mamą Bożeną Vincaitytę. Witajcie, dzień dobry. Dzień dobry. Może zacznijmy od początku. Jak to się stało, Greta, że zostałaś hokeistką? Tak, no zdaje się zupełnie stereotypowo nie kobiecy sport, prawda? Taki dość brutalny. Od małych lat uczęszczałam właśnie do szkoły muzycznej i tańców. Balet, hip-hop, były to różne, szukałam siebie. I gdzieś 4 lata temu niechcąco zobaczyłam w telewizji właśnie hokej. Potem zobaczyłam jeszcze serial. Bardzo ciekawy był, długi, i jakoś patrzyłam i pomyślałam, że ja też tak sam nie chcę być po jedną stronę szkła. Naprawdę? Wow! Mm-hmm. Czyli to już miałaś, byłaś już nastolatką właściwie w tym momencie, jak zaczęłaś? Tak, około 13 lat miałam. Aha, bo mówi się na przykład jazda figurowa na lodzie, to że trzeba zaczynać tam, nie wiem, w 4 lata, żeby tak już, wiesz, twardo stać i osiągnąć coś? To jest prawda, ale w Litwie jeszcze nie ma takiej wielkiej konkurencji, dlatego dodatkowo treningi i po trochę nadpędzam już tych, kto zaczął od lat 4-5. Bożeno, w momencie jak Greta stanęła już na tych lyżwach i powiedziała, że może ten hokej warto spróbować, to wiedziałaś już, czym się skończy? Przypuszczałaś?
Nieprzypuszczalnym, czym się skończy, ponieważ byłam kategorycznie przeciw. Wyprosiła mnie po prostu, aby zaprowadziła ją wypróbować ten sport. Potem jak oglądała, jak mówiła ten serial, powiedziałam, że jestem kategorycznie przeciw, ponieważ wypróbowała, tak jak mówiła, i szkołę muzyczną, i balet. Ciągle dziadek żartuje, że a to nasza Greta już wypróbowała wszystko. Ciekawie, co będzie dalej, kiedyś tak mówił. No więc właśnie pół roku chyba prosiła, aby ją zaprowadziłam, mówiłam, że nie, sport niebezpieczny, męski, czasu dla nas to bardzo dużo będzie zabierało, więc wszystko jedno muszę wtedy dostosować się i z czasem, i dowozić, i tak dalej. Byłam, ale Greta ma taki charakter, że ona krok po kroku i tak wyprosiła i we wrześniu pojechaliśmy i wypróbowaliśmy ten sport. No i jak już stanęłaś na lodzie, to było to takie, jak wyobrażałaś sobie, oglądając ten serial? Tak, bardzo mnie podoba się uczucie adrenalinu i szybkość, dlatego także mam hobby z tym związane. Uwielbiam zimą z tatem jeździć na snowboardzie, bardzo lubię parki atrakcji, gdzie wszystko jest szybko, dużo wszystko, wszystkiego dzieje się, to tak, hokej jeden z tych, co chyba najwięcej adrenaliny dla mnie daje. Dużo dziewczyn tym się zajmuje? Nie powiedziałam, bo może teraz malutkie tak, ale mego wieku my jesteśmy czterech na Litwie, dlatego my gramy w drużynie, która idzie od lat 16 do nawet 40. Mm-hmm. No a jednak jak z tą brutalnością, o której mówimy, że to kojarzy się, że to jest niebezpieczne, że to jest brutalne? I no właśnie takie męskie, jak stereotypowo się mówi. Stereotypowo właśnie, może stereotypowo, czy nie? Ja myślę, że to ranniej było, ale teraz już XXI wiek, te stereotypy trochę schodzą. Jak mówiłam, bardzo dużo małych dziewcząt, małe mają nawet swoje całe drużyny i nie w jednym mieście. No u nas to trochę tak, spotykam to często, że jak dziewczyna i hokej, ale ja to tym nie zgłaszam się z tym. Ja myślę, że trzeba zajmować tym, co tobie przynosi przyjemność. Ale zdarzy się, że coś tam czasem ktoś, wiesz, pchnie, tam nie wiem. No tak, w szpitalu my jesteśmy często gości. Ups! Bożena, no właśnie, to jak już no to teraz właśnie po paru latach, kiedy już okazało się w życiu, w rzeczywistości, jak to wygląda? No to właśnie, kiedy Greta jest na treningu, to ciągle mam telefon przy sobie i jeżeli zadzwoni dla mnie nie w czas, to już wiem, że wtedy chyba coś gdzieś pojedziemy, więc ciągle jestem, no ciągle to jest taki stres, dlatego że Greta to widzi, że to jest nie męski, nie brutalny sport, a ja to widzę tak jak niebezpieczeństwo, bo mam całkiem odwrotny charakter do niej, wszystkiego się boję i ta szybkość i te bójki, które też bywają tam, na tym lodzie, to też przynosi dla mnie dużo stresu, to więc muszę przyłamać się, aby, bo wszystko jedno chcę ją podtrzymywać ciągle i chcę uczestniczyć na tych zawodach z drugiej strony szkła, tak powiedzmy, i muszę przejść przez siebie i po prostu chcę ją podtrzymać, ale mam takie trudności ze stresem ciągle. To nawet jak mama bywa na grach, zegarek jej inny krzyczy, że trzeba zmniejszyć stres. No ja się nie dziwię. Oglądasz tak? Podobnie, tak. Staram się coś się zamknąć oczy i szczególnie w ten moment, kiedy ona jest na lodzie, to tak, już widzę numer 13, to już od razu ten stres dla mnie do góry. Ale jasne, cieszę się, jestem dumna i wspieram tak, jak tylko mogę. Bo ta 13, jak widać, jest naprawdę szczęśliwym numerem. I dla Grety, i dla całej drużyny, prawda? Bo widzę medal. Tak. I nie jeden, z tego co rozumiem. Zwłaszcza, że teraz na Mistrzostwach Świata z reprezentacją Litwy zajęłaś trzecie miejsce. To taki sukces, do którego długo szliście? Właśnie dla naszej drużyny jest tylko 4 lata. Tylko 4 lata, jak na Litwie istnieje drużyna kobiet, i która uczestniczy w Mistrzostwach Świata, to po trochę idziemy do góry. Ostatnio byliśmy na początku w trzeciej B dywizji, teraz już jesteśmy w trzeciej A. To może z każdym rokiem, mam nadzieję, tylko wyżej i wyżej. Bożeno, no a taki moment już właśnie jak podium, medal, to wtedy przychodzi ten czas na dumę. Co wtedy czujesz? Tak, właśnie przychodzi czas na dumę. Już byłam bardzo dumna Gretą, gdy zatelefonowała i powiedziała, że jedzie do Chorwacji i będzie reprezentowała Litwę. To już wtedy byłam dumna, a po zawodach właśnie, kiedy w pracę, weszłam do pracy, wszyscy gratulacje, Bożeno, jesteśmy dumni córką, to duma była no ogromna na wyższym poziomie. Tak, jestem bardzo dumna Gretą. Greto, a jakie są twoje sportowe marzenia?
Na pewno masz. No, w przyszłości może byłaby chęć wstąpić do uniwersytetu, który miałby też swoją drużynę, żeby nie zapomnieć tego hokeju, bo wyższe wykształcenie także chciałabym mieć, to mam nadzieję, że hokej będzie ze mną zawsze. Ale raczej myślisz o tym, że twoje życie zawodowe będzie sportowe, czy to będzie jako hobby? No, zobaczę, kudę się. Dobra. A teraz, jak to jest z tym hokejem, czy dużo miejsca on zajmuje w twoim życiu? Bo jednak no, jesteś uczennicą i jak w ogóle pogodzić naukę ze sportem? Idę do szkoły, tam bywam do obiadu i wtedy od razu mama mnie wiezie do lodowiska i tam do wieczora, do jakiej 8 i wtedy do domu, może trochę książki czasami zobaczę nawet i spać. Czyli mama pracuje, no tak? Tak, czyli mój rozkład, kiedy Greta powiedziała, że chce wypróbować, to musiałam od razu dopasować przecież swoją pracę i rozkład do niej, bo treningi rozpoczynają się i o 16 godzinie i trwają w piątki, wracamy tylko o 22 godzinie, czyli mój rozkład i moje życie jest całkowicie dopasowane do rozkładu i treningów Grety. No właśnie, te sukcesy sportowe to mają długie dno, prawda? A w ogóle ważne jest to wsparcie rodziny, takie wiesz, zaplecze rodzinne? Myślę, że tak, bo jak mówi nasz jeden z trenerów, hokej to są detale. I jeżeli twój stan emocjonalny nie będzie taki, jak musi być, to nic z tego nie będzie. Bo pierwsza część, kiedy ty wychodzisz właśnie grać, musi zaczynać się wszystko od tego, o czym ty myślisz. I myślę, że jeżeli byłyby problemy w rodzinie czy coś takiego, że to by też miało swój wpływ. Także myślę, że tak, wsparcie rodziny bardzo wielki wpływ ma. Mówisz o tym stanie emocjonalnym, a jeżeli tak powiedzieć o psychice, to znaczy takim też właśnie nastawieniu sportowca, no na przykład tak jak tutaj mówimy o tej brutalności, tak? Czy czasem nawet o bójkach jakichś, to czy hokeista musi mieć w sobie trochę takiej, nie wiem, złości takiej, która wiesz, jakoś go tam do rywalizacji tej i do tej pewnej takiej, no, agresji składnie? Ja myślę, że to wszystko emocji, czasami tylko, że oni są u nas trochę, ich jest więcej chyba niż w prostym życiu. Jak gram, także gram z chłopcami, to tam bójki są każdą grą najczęściej. I chłopcy biją dziewczyny? Nie, ja stoję obok, patrzę. Dziewczynki mają kask różowy i chłopcy wiedzą, że to jest dziewczyna i wtedy ją nie ruszają po prostu. Ale z czego to wynika? Dlaczego właśnie tutaj w hokeju te bijatyki? No nie wiem, nie słyszałam, żeby... No w koszykówce nawet to mniej się biją, nie wiem, w tenis to może nie ma możliwości, ale no z czego to wynika? Ja myślę może, że jak małe wszystkie widzą, że jest najwyższa taka liga w Ameryce i Kanadzie, NHL, to National Hockey League, i od tego, że u nich bójki są dozwolone po prawidłom, wszystkie patrzą małe, że to mój... Marzę być jak on, to ja też będę bić. Myślę, może od tego, choć w innych myślę, że prawie wszędzie zabronione, no nie wiem. U nas z Litwy oni na pewno są zabronione, za to utrzymują kary. Tak. Jak reagują twoi rówieśnicy? Ty już masz plany, gdzie chciałabyś studiować, przynajmniej jakieś kryteria, tak? Co chcesz robić? Niektóre osoby, większość chyba dopiero się zastanawia, co będzie chciało robić w życiu. No jak wróciłam z Mistrzostw Świata, to już wszyscy pytali, że co, już wszystko? Kiedy do szkoły już nie będziesz chodzić, teraz hokej? Mówię, no nie, jeszcze zobaczycie, jeszcze będzie mnie pocierpieć trochę w swoim. Ale tak to, nie wiem, chyba cieszą się koleżanki, też na gry bywa moja, czasami przychodzą, to myślę, że jak najbardziej podtrzymują tylko mnie w tym. Bożeno, ty jako mama, czego życzysz Grecie? Więc przede wszystkim chyba jako mama i nauczycielka to życzę uczyć się. Życzę ukończyć szkołę, bo matura już za rok, więc życzę wstąpić na wymarzone studia, czy to będą studia jakieś dla tradycyjnego studenta, czy to będzie coś z hokejem, więc po prostu życzę, aby odnalazłaby siebie i po prostu byłaby szczęśliwa w tym, czym zajmuje się. Czy to będzie hokej, czy to będzie jakaś inna dziedzina w jej życiu. Bo zawsze będę wspierała. No właśnie, to chyba ważne, że jednak nawet jeżeli początkowo się nie zgadzasz, to i tak będziesz. Tak, słuchać. Właśnie. Jeżeli Grecie udało się przekonać i pojechaliśmy na to lodowisko, więc myślę, że tak, wszystko będzie dobrze. Bożeno, Greto, bardzo dziękuję, że byłyście z nami. Dziękuję za ciekawą rozmowę. Życzę sukcesów.
A co się przyda każdemu sportowcowi? Porządne nawodnienie. O tym już za chwilę w naszej mini pracowni. Ja co prawda nie jestem sportowcem, ale bardzo lubię długie piesze wędrówki wielokilometrowe i na przykład latem wybiorę się na Mierzeję Kurońską. To około 56 km w jedną stronę, można jeszcze wrócić. No i podczas tak wyczerpującej wędrówki, wiadomo, można stracić płyny. Co, Ilono, polecisz dla mnie w takim razie? No i mam coś dla ciebie. I to jest izotonik. Izotonik? Co to jest? Pokażę ci i już będziesz widziała i nawet będziesz z pewnością korzystała. Izotonik, jego podstawą to jest woda, węglowodany oraz... I w naszym przypadku? W naszym wypadku miód i elektrolity. To będzie i cytryna, i himalajska sól. I to wszystko połączymy i właśnie to nawodni każdy organizm, który jest odwodniony. I jak zwykle u ciebie wszystko z natury, wszystko naturalne. Tak jest. I jeszcze to jest szybkie, zdrowe i tanie. Cytrynę kroimy. Tak. Zawartość jednej cytryny wędruje właśnie do słoja. Słoik jest litrowy, żeby było wiadomo, ile wody wlać. Tak. Łyżka miodu wędruje do środka. Jakbyś ty mieszała tą zawartość. I jeszcze szczypta soli. To tutaj kilka właśnie takich wrzucimy kamyczków himalajskiej soli. Proszę to wszystko wymieszaj. I teraz tą właśnie wodę leję. Można używać wodę mineralną, a można wodę z kranu. Tą zawartość całą trzeba wymieszać. Można też odstawić na parę godzin, żeby sól się tutaj dobrze rozpuściła. Dla zapachu można użyć melisy lub mięty. To możesz takie kilka listków wrzucić do środka. Dobrze. Tak. Kiedy nasze ciało jest porządnie nawodnione, to wtedy są elastyczne mięśnie i nie ma żadnych kontuzji. O, to bardzo ważne. Tak, można sobie wędrówki długie się wybierać. I teraz, Gosiu, poproszę cię wziąć lejek, przeleć tą zawartość. Mięty ja ci wyjmę, żeby ci nie przeszkadzała, bo już cały przyjemny, dobry zapach jest w wodzie. Taki izotonik używamy właśnie po wysiłku fizycznym. Jeszcze taki izotonik jest dobry wtedy, kiedy jest upalne lato. Wtedy człowiek też porządnie się spoci i właśnie traci wodę, węglowodany i elektrolity. No cóż, wypada spróbować tego cudownego napoju. Zapraszam. Podczas wędrówek na pewno będę pić prosto z butelki, ale jako, że mamy tutaj piękną szklankę, to skorzystam. I cóż. Pamiętaj o tym, że to się pije malutkimi łyczkami, powoli. Dobrze. I po co iść do sklepu i wydawać pieniądze na izotonik, który jest pełen chemii, jakichś sztucznych dodatków, skoro możemy mieć to samo, zdrowe, prosto z natury. Dziękuję ci bardzo, Ilono. Dziękuję również. W dzisiejszym odcinku zachowałyśmy zdrowy balans. Był i sport, i odpoczynek. Ale na tym nie poprzestajemy. Tygiel wraca za tydzień o stałej porze. Do zobaczenia. Pa. Pa.